Cześć, witajcie, jestem Fikos i witam was w ostatnim filmie z serii Ocenianie Wozów Strażackich. Do sprostowania, film kończący serię pojawi się na kanale w niedługim czasie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, bo ponad 90% z was nie subskrybuje mojego kanału. Zostawcie jeszcze łapkę w górę dla zasięgu. A teraz zapraszam was do oglądania. Na dzisiejszym miejscu piątym mamy samochód lekki, ratowniczo-rozpoznawczy marki Land Rover. Pojazd posiada silnik o mocy 160 koni mechanicznych. Ma także napęd 4x4 oraz miejsce dla 5 osób w układzie 1 plus 1 plus 3. Jego wyposażenie to dwa aparaty ochrony dróg oddechowych. Obecnie pojazd ten należy do jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Rudzie Śląskiej. Miejsce czwarte, a na nim samochód lekki, ratowniczo-rozpoznawczy na podwoziu Mitsubishi L200. Pojazd ten jest przewidziany dla dowódcy akcji, w tym dla dowódcy specjalistycznej grupy chemiczno-ekologicznej. Podstawowym walorem użytkowym pojazdu jest napęd 4x4 oraz przestronna kabina, która pozwala na wygodną jazdę do akcji w trudnych warunkach terenowych. Poza typowym wyposażeniem dla samochodu operacyjnego, posiada skrzynię ładunkową pozwalającą na przewożenie różnego sprzętu i akcesoriów, zależnie od potrzeb. Sprzętem tym może być np. agregat prądotwórczy, najaśnica, czy różnego rodzaju miotły czy łopaty. Pojazd ten należy do jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Pile. I pora na miejsce trzecie. Jest nim dość rzadko spotykany samochód w szeregach straży pożarnej, a mianowicie Fiat Sedici z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sulechowie. Pojazd ten został wyprodukowany w roku 2007. Samochód posiada 120-konny silnik z manualną skrzynią biegów oraz napędem na 4 koła. Na swoim wyposażeniu posiada sprzęt łączności, jakim jest radiostacja samochodowa Motorola GM360. Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego w tym pojeździe to m.in. belka świetlno-dźwiękowa marki Elektra, a także modulator Elfir Zura 5120. Co do wyglądu, to jest on bardzo nietypowych kształtów i przyznam się, że takiego pojazdu na oczy jeszcze nie widziałem. Zasłużył on na miejsce trzecie, a my przechodzimy dalej. Nasze drugie miejsce przypada pojazdowi, który jeszcze ani razu nie pojawił się u mnie na kanale. Jest to Isuzu D-Max Road Ranger. Pojazd posiada zabudowę typu hardtop oraz napęd 4x4, dzięki któremu trudny, błotnisty teren nie jest mu przeszkodą. W 2017 roku firma Marvel z Łodzi dostarczyła 21 takich samochodów na terenie całego kraju, m.in. do Szczecina, Lublina, Wrocławia czy do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Każdy samochód wyposażony jest w zestaw latarek, radiotelefony, torbę PSPR1, dyski sygnalizacyjne, przenośne lampy ostrzegawcze i wyciągarkę. Dodatkowo w przestrzeni ładunkowej zainstalowana została wysuwana taca na sprzęt. Oświetlenie w tym pojeździe wykonane zostało w technologii LED, na które składa się belka, dwie lampy kierunkowe, lampy na błotnikach i jedna lampa z możliwością wyboru koloru na niebieski lub czerwony, która jest zamontowana na tyle pojazdu. Co do mojej oceny, to pojazd bardzo mi się podoba i na pewno zasługuje on na miejsce drugie. Na dzisiejszym miejscu pierwszym mam do przedstawienia najnowszy nabytek strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej Jaworzno. Jest nim lekki samochód ratowniczo-rozpoznawczy na podwoziu Ford Ranger XLT, zabudowany przez firmę Frank Cars z Częstochowy. Pojazd ten posiada 160-konny silnik, a także napęd 4x4. Wyprodukowany został on w 2018 roku. Samochód ten posiada także bardzo pojemny, zabudowany bagażnik do przeważenia podręcznego sprzętu, jakim może być np. agregat prądotwórczy czy urządzenie Cobra. A teraz sygnalizacja dźwiękowa dzięki uprzejmości Bartka, do którego link macie w opisie filmu. Co do wyglądu samochodu, to bardzo podoba mi się jego agresywny design i zdecydowanie zasługuje on na miejsce pierwsze. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dzięki, że zostaliście do końca, trzymajcie się, no i cześć!